jedno drzewo nie miało w ogóle już liści, trzy pozostałe były w zdecydowanie gorszej kondycji zdrowotnej, na części korony też nie miały liści. Parę dni temu usunęliśmy drzewa, które były w złej kondycji. W ich miejsce wykonawca przebudowy ulicy Święty Marcin posadził nowe. Nie wiem jeszcze, jaka jest przyczyna. Będą przebadane i drzewa, i gleba i wtedy zobaczymy, co tak naprawdę jest przyczyną i jakie można przedsięwziąć środki ewentualnie, żeby nic takiego już nie spotkało pozostałych drzew. To robi wykonawca w ramach gwarancji, którą jest objęta zieleń w okresie 10 lat. Pozostałe drzewa od ponad 2 lat rosną, mają się dobrze, są w dobrej kondycji, bo to widać, będąc na ulicy, że faktycznie jest zielono. Te drzewa rosną bardzo dobrze, są już bardzo wysokie. Sam wykonawca mówi, że one są w dobrej kondycji i naprawdę mają dobre przyrosty.